ciepły i słoneczny poranek 1 listopada. Witam Was, drodzy, słowami hasła miesiąca. Słowa te czytam z Księgi proroka Izajasza, gdzie w 5 rozdziale, w 20 wierszu te znajdujemy słowa. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Zaś na dzień 1 listopada mamy wybór. Taki dzisiaj jest wyjątek. Otóż możemy przeczytać słowa albo na pamiątkę świętych pańskich, albo na pamiątkę umarłych. Ja wybieram słowa na pamiątkę świętych pańskich, a czytam je z księgi, z listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie w 2 rozdziale, w 19 wierszu tak czytamy. Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. A dlaczego wybrałem słowa na pamiątkę świętych pańskich, a nie na pamiątkę umarłych? Dlatego, że 1 listopada, choć w Polsce potocznie nazywany jest świętem zmarłych, dla mnie jest dniem, w którym nadal prowadzi nas Ewangelia. Jest dniem, w którym Ewangelia mówi o życiu, bo przecież sednem Ewangelii jest przesłanie o tym, że Chrystus żyje i my żyć będziemy. Ewangelia mówi o życiu, prowadzi nas przez życie, uczy nas, jak w tym życiu wybierać, jaką drogą się kierować. Ewangelia też mówi, jak radzić sobie z trudnościami życia. I częścią tych trudności, częścią smutku dnia codziennego jest pożegnanie. Wtedy, kiedy rozstajemy się, ale też wtedy, kiedy przychodzi nam żegnać tych, którzy z tego podomu smutku i łez są odwołani do wieczności. Ale są odwołani do domu Ojca. Bo przecież droga życia człowieka, ta, o której mówi Ewangelia, to nie droga życia, której kres jest tutaj i nic nie ma już dalej, ale jest to droga, która prowadzi przez śmierć, ale ku życiu. Ku życiu wiecznemu. Jeśli nie ma życia wiecznego, to za apostołem Pawłem możemy powiedzieć, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak nasza droga to droga przez życie, droga zmagania się z trudnościami życia, droga też zmagania się ze śmiercią, ale ze śmiercią, która nie jest kresem, a tylko etapem na naszej drodze życia. Życia, które będzie w wieczności w domu Ojca. W jednym z tych miejsc, które dla nas przygotował Jezus Chrystus. Dlatego dziś, 1 listopada, kiedy będziemy przychodzić na cmentarze, kiedy będziemy pochylali się nad grobami tych, którzy byli nam bliscy, ale też często nad grobami tych, których nie znaliśmy, czasami spoglądając na grób, na którym nie ma już nic poza miejscem, w którym człowiek został kiedyś pochowany, pamiętajmy z nadzieją, że to jest tylko i wyłącznie miejsce naszego ziemskiego spoczynku, bo nasze życie trwa dalej. Taka jest obietnica Boga Ojca, albowiem tak Bóg umiłował świat, że każdy, kto weń wierzy, nie będzie ginął, ale będzie miał żywot wieczny. Amen. I w tej nadziei idźmy przez ten trudny dzień, w nadziei, że życie ma swój dalszy bieg w domu Ojca i w radości wszystkich tych, którzy nas poprzedzili.